Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie taki filmik totalnie na luzie, bo chcę Wam trochę opowiedzieć o Anglii i o moim pobycie tam. Ja nie byłam tam długo, bo ja mam 1,5 roku i wyjechałam tam w 2006 roku, czyli dość dawno temu, więc też nie wszystko pamiętam, ale mam nadzieję, że w trakcie opowiadania będą mi się te pewne sytuacje lepsze i gorsze przypominały, bo chcę Wam trochę naświetlić, jak to wszystko wyglądało. Tylko pamiętajcie, że wszystko zależy od tego, gdzie traficie. Czy traficie na wieś, tak jak ja, czy do miasta. Tak samo jak do Polski ktoś przyjeżdża. Jak trafi na wieś, to będzie miał inne wrażenia niż osoba, która trafi do Warszawy. Też zależy od tego, gdzie pracujecie, jakich macie ludzi naokoło i tak dalej, i tak dalej. Także zresztą, słuchajcie, minęło tyle lat, że też się dużo w Anglii pozmieniało. Ja tam nie byłam, znaczy ja byłam chyba 4 lata temu w odwiedzinie, jak jeszcze Kamila tam była. Natomiast no dużo się pozmieniało, więc też weźcie na to wszystko poprawkę i przede wszystkim weźcie poprawkę na to i nie oceniajcie tego, co ja Wam za chwilę powiem, dlatego że to już było, to minęło i tego się nie cofnie. Natomiast ja drugi raz bym chyba tak nie postąpiła, ale no wtedy tak zrobiłam i tyle. I dzisiaj Wam opowiem o tym, jak wyjechałam do Anglii. Był 2005 rok i słuchajcie, ja pracowałam wtedy w sklepie meblowym. I z racji tego, że Kamila nie miała pracy, ja mieszkałam z Kamilą w jednym bloku. Ja mieszkałam z rodzicami na 4. piętrze, a ona na 2. Także my do siebie ciągle łaziłyśmy, 2 piętra niżej ona mieszkała. I słuchajcie, pamiętam, że ona w 2005 roku wyjechała z mamą i chyba z bratem i tam jeszcze parę osób. Wyjechali, słuchajcie, jednak w ciemno do Londynu w poszukiwaniu pracy. To był taki ciężki wtedy czas, pamiętam, w Polsce, bo nie dość, że nie było pracy, to bardzo mało się zarabiało i dużo ludzi wyjeżdżało właśnie w tym czasie za granicę. I ja trochę ją podziwiałam, że taką spontaniczną decyzję podjęli, dlatego że ja ogólnie, ja jestem ryzykantką, ale wiecie, co innego zaryzykować w jakiejś tam małej sprawie, a co innego zmienić całe swoje życie. I ona tam pojechała i zatrzymali się w takim hotelu Bed & Breakfast, gdzieś tam chyba pod Londynem. I stamtąd tam sobie spali i właśnie chodzili w ciągu dnia i szukali pracy. I w tym hotelu, słuchajcie, mieszkał starszy pan, on wtedy był po 60, nie wiem ile on miał. Jakoś był po 60, no nawet, no 65, coś takiego. I oni się bardzo zaprzyjaźnili. On był tirowcem, no bo tam jest dużo Polaków, którzy jeżdżą na tirach. I on akurat wtedy był w trakcie poszukiwania mieszkania, dlatego że on tam dostał kontrakt w Anglii i cały czas Kamilę tam zapraszał, że jakby jej się teraz nie powiodło i by chciała za jakiś czas przyjechać, to jej mówił, że zawsze może się u niego zatrzymać. On z chęcią po prostu jej udostępni pokój i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, z racji tego, że oni tam tej pracy nie znaleźli, wrócili jakoś chyba w sierpniu do Polski i słuchajcie, za każdym razem jak ja chodziłam do Kamili, w kapciach schodziłam z 4. na 2. piętro, to za każdym razem ten pan dzwonił do nich. Wtedy były telefony stacjonarne i słuchajcie, on za każdym razem dzwonił. On gadał i z Kamili mamą, i z Kamilką, no bo mówię, oni się tak mega zaprzyjaźnili. I właśnie jakoś chyba pod koniec roku, on już coraz bardziej jakby poruszał ten temat, żeby Kamila tam przyjechała. I Kamila mnie namawiała i słuchajcie, w styczniu 2006 roku podjęłyśmy na spontanie, słuchajcie, ja przyszłam z pracy, usiadłyśmy z Kamilą, pamiętam, przy komputerze i na spontanie kupiłyśmy bilety do Londynu. To było w ogóle, słuchajcie, to było takie dziwne, bo my się w ogóle na tym nie zastanawiałyśmy, po prostu kliknęłyśmy, kupiłyśmy i 3 tygodnie później byłyśmy w Anglii. I pamiętam, że nie miałam wtedy żadnych obaw. Ja zawsze byłam taką osobą, która wierzy w to, że coś nade mną czuwa i nic mi się nie stanie. I faktycznie na szczęście do dzisiaj ta dobra passa trwa, ale wiecie co? Ja nikomu nie polecam robienia czegoś takiego, dlatego że słuchajcie, my się gdzieś tam chyba nie dogadaliśmy wszyscy, ponieważ zaczynając od tego, że ja wysiadłam na tym lotnisku Stansted i jak zobaczyłam tego pana, to słuchajcie, ja miałam łzy w oczach. Czasami jest tak, że kogoś zobaczycie i taki, nie wiem jak to nazwać, po prostu czujecie, że ta osoba jest jakaś taka, nie że zła, tylko po prostu, no nie wiem, coś mnie przestraszyło w tym panu i jakoś tak przestałam się czuć tak bardzo, już nie byłam taka wyluzowana jak wcześniej, zanim wysiadłam z samolotu. I słuchajcie, no Kamila się z nim przywitała, w ogóle no jakby się znali nie wiadomo ile, natomiast ja byłam, słuchajcie, przerażona już wtedy na tym lotnisku, miałam ochotę wziąć tą walizkę i zawrócić, słuchajcie, i z powrotem wsiąść w samolot i wrócić do Polski, ale mówię, dobra, przecież jakby co, kupię sobie bilet i wrócę. I słuchajcie, z lotniska jechaliśmy około 40 chyba minut na tą wiochę, gdzie on mieszka, w której ja tam właśnie, do tego Tilbury, gdzie ja mieszkałam. I zdziwiło mnie bardzo, Kamilkę zresztą też, to co my zobaczyłyśmy, dlatego że widzicie, jak myślicie o Anglii,
to widzicie Londyn, widzicie piękne budynki, ulice, modę, to wszystko, co się tam dzieje, to całe inne życie niż jest w Polsce. Natomiast jak trafiacie na taką wieś, słuchajcie, my cały czas jechaliśmy autostradą, a potem zjechaliśmy w jakieś pola, krowy, konie na stałe, słuchajcie, gdzieś po boku. Ja mówię tak, matko kochana, gdzie ja jestem? Słuchajcie, to było coś strasznego po prostu. My zajechałyśmy, to było jakieś, pamiętam, było bardzo ciemno, był wieczór. Zajechałyśmy pod blok i bloki wyglądały zupełnie normalnie. To były takie bloki, jak są teraz w Polsce, takie dość nowoczesne, natomiast te bloki tam są mega, słuchajcie, mają cienkie ściany. To mieszkanie ma cienkie ściany, ale tam, słuchajcie, jak pukniecie, jest pusto w tych ścianach, także niestety, ale to jest na mega minus, jeśli chodzi o mieszkanie w Anglii, ale fakt jest taki, że te mieszkania są dość czyste, tylko grzyb jest na ścianach, ale to też Wam zaraz o tym powiem. W każdym razie, jak wysiadłam, to już trochę lepiej się poczułam, zobaczyłam te bloki i tak się trochę poczułam jak w Polsce. Kolejnym szokiem, słuchajcie, było dla mnie, poza tym panem, jak go zobaczyłam, to kolejnym szokiem było to, że weszłyśmy, słuchajcie, do mieszkania, które miało 4 pokoje i słuchajcie, w każdym pokoju mieszkał tirowiec. Ja byłam w ciężkim szoku, dlatego że ja myślałam, że my jedziemy do tego pana i że on tam mieszka sam. Ja w ogóle nie zakodowałam tego, ja nie wiem, czy Kamila to zakodowała, szczerze mówiąc, muszę się jej zapytać, ale ja nie zakodowałam tej informacji, że on mieszka z 4 tirowcami i my będziemy mieszkać z nim w pokoju jeszcze dodatkowo. Okej, szok numer 3. Jak nas zaprowadził do swojego pokoju, to słuchajcie, ja nie wiem, czy moja łazienka... No nie, ja myślę, że moja łazienka jest wielkości tego pokoju. Słuchajcie, ten pokój był tak mały, tam stało łóżko jednoosobowe, biurko i taka maleńka szafa, no nie wiem, ona miała 80 cm, nie większa. I dosłownie takie, wiecie, że ja z walizką się nie zmieściłam do tego pokoju. Myślałam, że słuchajcie, zawału dostanę. Ja po prostu, mi łzy leciały same, bo chciałam wracać do domu. Po prostu tak się źle z tym czułam. Mówię, Jezus, gdzie ja trafiłam? Słuchajcie, wszystko po prostu, wszystko naokoło mówiło wracaj, 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 wracaj. No ja nie mogłam wrócić, bo nie miałam co ze sobą zrobić. Nawet biletu powrotnego nie miałam. I w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić, jak my tam będziemy spały. Okazało się, że ten pan spał na tej kanapie, no bo myśmy i tak się tam nie zmieściły, a my spałyśmy na ziemi. Oczywiście on rano wstawał, słuchajcie, łaził nam po nogach, bo tam nie szło w ogóle się ruszyć, nie szło przejść, nie szło drzwi otworzyć. Także niestety, ale to mieszkanie było co najmniej dziwne. Co lepsze, słuchajcie, po chyba po tygodniu do jednego pana tirowca przyjechało 2 synów. Więc wyobraźcie sobie teraz takie mieszkanie 4-pokojowe, gdzie mieszka 6 panów i my 2. To było straszne, słuchajcie, to było straszne. To było straszne z wielu względów, dlatego że oni wszyscy jeździli na tirach i oni wszyscy wstawali o tej samej godzinie i o tej samej godzinie wychodzili. Wstawali o godzinie, słuchajcie, ogólnie o godzinach porannych wstawali, mimo tego, że wracali w nocy, to wstawali jakoś tam, nie wiem, 9, coś takiego. Wtedy wszyscy lecieli, słuchajcie, do kuchni i od godziny 9 smażyli. Oni ciągle jakieś mięsa smażyli. To mięso w Anglii jest specyficzne, ma nawet taki zapach specyficzny i oni ciągle tam smażyli to, te tłuszcze tam po prostu się unosiły po prostu w tej kuchni, tam wyjść nie szło, no bo tyle chłopów, jak zaczęli tam, wiecie, te golonki i inne rzeczy smażyć i piec i w ogóle, to było coś strasznego. I słuchajcie, smażyli, smażyli, smażyli i przychodziła godzina któraś tam i nagle taka kolejka do łazienki. Jakby się Wam chciało siku? Nie było opcji, po prostu oni, każdy z nich szedł się umyć. Wychodzili o godzinie średnio 15:30 i wracali tak mniej więcej o 3:00 w nocy. Zależy, jakim ta trasa tam była ułożona, ale to mniej więcej wszystko tak samo wyglądało. I muszę Wam powiedzieć, że i tak szybko się przystosowałam do tych warunków. Ja ogólnie jestem taka, że ja nie lubię spać w obcych miejscach, w ogóle źle się czuję w obcym łóżku. Natomiast tam jakoś to wszystko zaakceptowałam, bo chyba wiedziałam, że muszę, nie mam innego wyboru. I wszystko było fajnie, dopóki nie znalazłyśmy pracy. Pracę znalazłyśmy w McDonaldzie, w tej samej miejscowości, ale uwaga, pracowałyśmy tak samo jak te chłopy. Czyli musiałyśmy rano wstać, wbić się do tej kuchni, żeby sobie coś zrobić do jedzenia, pomiędzy nimi gdzieś tam. Oni też nie byli, słuchajcie, zbytnio chyba szczęśliwi, że my tam mieszkamy, bo tych ludzi tam było coraz więcej w tym mieszkaniu. Potem do łazienki wejść, już nie mówię w nocy, jak wracałyśmy, słuchajcie, z pracy, bo my zawsze pracowałyśmy na nocki. I jak wracałyśmy tak samo jak oni, słuchajcie, tragedia, po prostu tragedia. Także
Jeśli chodzi o to mieszkanie, no to mówię, to było coś takiego, czego bym drugi raz nie zrobiła, ze względu na to, że tych ludzi się nie znało, tych panów się nie znało, poza tym za dużo tych osób w tym mieszkaniu. Słuchajcie, tam był taki kocioł w pewnym momencie, że naprawdę nie szło normalnie funkcjonować, także nie wspominam tego jakoś super. My, jak dostałyśmy tą pracę w McDonaldzie, to my się chyba w ciągu 3 dni ewakuowałyśmy, ponieważ my też miałyśmy trochę spięć z tym panem miłym, który nas tam zaprosił. Już nie pamiętam z jakich powodów, ale ciągle coś tam dziwnego było i w pewnym momencie po prostu spakowałyśmy się i się wyprowadziłyśmy. Jak już miałyśmy tą pracę, miałyśmy to, ten dochód stały, to stwierdziłyśmy, że się zawijamy i wynajęłyśmy inne mieszkanie, o którym Wam też opowiem, ale w następnym filmiku. Natomiast jeśli w ogóle chodzi jeszcze o te początki w Anglii, to słuchajcie, my na początku zaczęłyśmy też pracować na myjni. Tam poznałyśmy takich Polaków, którzy niby chcieli pomóc, ale nie do końca. Ja na tej myjni za dużo nie pracowałam, ponieważ tam też wynikła dziwna, słuchajcie, sytuacja w ogóle z właścicielami tej myjni, a to byli Albanie. Natomiast potem jeszcze pracowałyśmy, tam była taka mała knajpka albańska również i miał ją taki właśnie Eros i ten Eros nas zatrudnił jako takie kelnerki do obsługi na barze, coś takiego. I my tam jeszcze przez jakiś czas pracowałyśmy, ale też krótko pamiętam, nie wiem ile, 2 tygodnie. I właśnie wtedy trafiłyśmy do McDonalda. Słuchajcie, jeśli chodzi o samego McDonalda, to śmieszne było to, że ja stałam na stronie hamburgerowej, a Kamilka stała na stronie z chickenami, z kurczakami. I śmieszne było to, że oni, słuchajcie, nam zabraniali w tym McDonaldzie mówić do siebie po polsku. I to wyglądało komicznie, jak my stoimy i mówimy do siebie po angielsku, gdzie my na początku, my miałyśmy, to nie jest tak, ja się w ogóle nie wstydziłam gadać po angielsku, nawet jak nie umiałam, to klepałam 3 pocze, żeby klepać i tak wszyscy rozumieli i tak, natomiast to było takie śmieszne mówić do siebie, wiecie, po angielsku, ale no musiałyśmy, dlatego że oni się bardzo wkurzali na to, że oni nie rozumieją, o czym my rozmawiamy ze sobą. Praca w McDonaldzie, tak jak mówię, przeważnie była na godzinę 16, coś takiego i pracowałyśmy przeważnie do północy. Taka dziwna zmiana. Ja nigdy chyba na rano nie pracowałam. Czasami chodziłam na takie zmiany od 13 do 20, jakoś tak, ale nocki były o tyle, słuchajcie, słabe, bo trzeba było potem zostać i to wszystko czyścić. Te lodówy, te oleje, te piece i to naprawdę było coś strasznego, ponieważ nawet jak się skończyło pracę o godzinie, przypuśćmy 11, to potem trzeba było to wszystko szorować, bo ten McDonald's wtedy on nie był całodobowy, a potem chyba zrobili go całodobowego, tak mi się wydaje. Nie jestem teraz pewna. Natomiast wtedy był czynny chyba do 11 i właśnie potem to szorowanie, to wszystko, no to my tak zawsze zlądowałyśmy w domu na godzinę, tak koło godziny, tak północ, pierwsza, czasami nawet druga w nocy. Ogólnie praca w McDonaldzie, słuchajcie, nie jest jakaś tragiczna. Ja bardzo szybko przeszłam na kasę, Kamila nie chciała, ja przeszłam na to drive-thru, więc ja kasowałam w okienku po prostu ludzi i znaczy oni, jakby przyjmowałam zamówienia, o tak. I w ogóle śmieszne było to, że słuchajcie, w Anglii ludzie zamawiają na przykład same bułki, bez niczego w środku, albo na przykład bez ogórka, albo bez sałaty, coś tam, Big Maca, albo bez sosu Big Maca, wiecie o co chodzi? W Polsce tak naprawdę idziecie, kupujecie sobie zestaw i jest okej, a w Anglii jakieś takie były dziwne w ogóle, dziwne pomysły ludzie mieli. W ogóle tam były też większe zestawy niż w Polsce. Był zestaw mały, średni, duży i był jeszcze taki extra large. Ludzie tam ogólnie, słuchajcie, mało gotują w domach, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkałam, tam nie pamiętam, żeby ktokolwiek gotował. I oni każdy jeden posiłek spożywali w McDonaldzie i naprawdę oni, no nie ma co ukrywać, oni byli coraz grubsi i im nie wystarczał taki posiłek w rozmiarze tym większym, tym największym. Oni mieli dodatkowe, słuchajcie, takie extra large posiłki, one były naprawdę ogromne, słuchajcie, fryty takie wielkie, no i oni sobie takie kupowali do tego ciasteczka, wiecie, i tak sobie jedli całymi dniami. Ogólnie to jedzenie tam nie jest jakieś, nie było wtedy przynajmniej jakieś, jakoś super drogie, więc na pewno bardziej im się to opłacało niż na przykład iść do jakiejś restauracji, także też jedzenie było inne niż w Polsce. Pamiętam, że jak przyjechałam do Polski, to trochę byłam w szoku, że oni mają takie różne bułki, których my tu nie mamy. Zdecydowanie bardziej mi tam smakowało to jedzenie niż tutaj. Ale co jeszcze ciekawego w Anglii, słuchajcie, w tym McDonaldzie, to to, że na przykład tam ludzie potrafili, słuchajcie, kupić kawę. Kupili tą kawę, 3 kawy, jacyś tam kolesie przyjechali i wyobraźcie sobie, że po pół godziny oni przyjeżdżają, kawy tyle na dnie, a oni mówią, że oni dostali zimną
i chcą nową. I nie wiem, czy wy wiecie, ale w McDonaldzie jest tak, że musicie im wydać tą nową kawę. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Anglii tak było, że wy się nie możecie z klientem kłócić. Musicie mu to dać i tyle. Albo na przykład brali zestaw taki, wiecie, dla dzieci. Taki niby two for you, coś takiego. I słuchajcie, brali do tego 4 duże sosy. Także nie wiem, czy teraz te sosy są płatne. Kiedyś nie były i te ludzie, słuchajcie, ci ludzie po prostu brali wszystko. Wszystko, 100 keczupu, wiecie, cukru, ile wszystkiego. Tego szło tam tonami. I my oczywiście również sobie podjadałyśmy z Kaminą, bo chodziłyśmy do lodówki i pamiętam, że tam był taki dobry, taki, co to było? Taki, jak to się nazywa? Taki sos karmelowy do lodów. Słuchajcie, jak ja go lubiłam, ja go wcinałam tonami, brałam łyżkę i słuchajcie, jadłam. I ja ogólnie po Anglii, jak przyjechałam, bo ja pierwszy raz przyjechałam do Polski po 6 miesiącach, to słuchajcie, ja przytyłam 10 kilo, naprawdę, ja przytyłam 10 kilo, nawet nie wiem kiedy. Ja nosiłam taki duży rozmiar spodni, że ja bym dzisiaj, jakbym go założyła, to on by mi zjechał z tyłka. Bardzo szybko przytyłam, mimo tego, że się ruszałam, byłam ciągle w ruchu, bo tam słuchajcie, w McDonaldzie jest taki zapiernicz. No tutaj teraz też zresztą, ale no wtedy pamiętam tam, jak roboty, my słuchajcie, latałyśmy jak takie roboty po tym McDonaldzie i... Ja miałam ruch, ale ja też tak niezdrowo tam jadłam, bo ja lubię McDonalda i mi nie przeszkadzało, że ja jem 2 czy 3 posiłki w McDonaldzie, tym bardziej, że my znałyśmy menadżerów, więc nie było tak, że my mogłyśmy sobie brać jeden posiłek, my jadłyśmy ile chciałyśmy, także no niestety, przytyło mi się i to bardzo, ale jak wróciłam do Polski, to bardzo szybko to zgubiłam, więc uff, na szczęście, z tym trzeba uważać, bo tam ogólnie to jedzenie jest takie dziwne. Chleb na przykład, jak idziecie do sklepu i kupujecie chleb, to on jest, słuchajcie, tak miękki i taki pyszny, że możecie cały bochenek po prostu tak o zjeść. No naprawdę, jest tak dobry. Będzie leżał 2 tygodnie w szafce i nawet nic się z nim nie stanie, po prostu będzie cały czas dobry do spożycia, więc ja, to mnie wszystko zgubiło tam. Ja też nie gotowałam sobie z Kaminą jakoś specjalnie obiadów, przynajmniej nie za dużo, więc niestety trochę nam się tam przybrało na wadze, ale to mówię, to się potem już człowiek ogarnął, wiedział co i jak, zobaczył jak wygląda i zaczęłyśmy jakoś tam normalnie się odżywiać i robić sobie obiady, ale to już był taki, pamiętam, ostatni czas, kiedy ja tam byłam, jak zaczęłyśmy sobie gotować, bo ja wyjechałam w lutym 2006, a wróciłam jakoś w wakacje 2007 roku, więc byłam tam jakieś 1,5 roku tak mniej więcej. I w kolejnym filmiku opowiem Wam o tym właśnie, jak pracowałam na myjni, co tam się wydarzyło, to też jest mega przerażające, także tu również proszę Was z góry, żebyście tego nie oceniali. Chociaż to trochę było takie, wiecie co, bez naszego, my nie mieliśmy wpływu na to, co się stało, ale to Wam opowiem i opowiem Wam historię właśnie, jak się przeprowadziłyśmy do naszego pierwszego nowego mieszkania, znaczy nowego, do pierwszego takiego samodzielnego mieszkania, gdzie mieszkałyśmy bez nikogo znajomego i opowiem Wam, co tam za cyrki były. A działo się. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i zapraszam na kolejne. Cześć!